Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Xawery. Wczoraj tak, nie, przedwczoraj. Chyba, nie, przedwczoraj na pewno nie. Chyba w piątek. Nie, w sobotę chyba. Kiedyś tu nagrywałem pociągi na Xawerze. I co, byłem na Batorym. Daszyńskim, Chemiku i Ejpy przejechał, no to dzisiaj będziemy tak samo. Tylko teraz już zapowiedziała pani Batorego, który pojedzie teraz pola. Jestem tradycyjnie w moim miejscu, światło już jest maksymalnie 40 na godzinę i jedzie. Jedzie, tylko zobaczymy jaka dziewiątka. O ile jest dziewiątka, ale raczej mówię wam, że nigdy siódemką i ósemką nie widziałem. Nie, to nie jest jeszcze Batory. Tak, to nie jest Batory. To jest osobowy. Dziękuję maszynie, że mi zatrąbił. Dość szybko. Zapory się nie otwierają, czyli jeszcze coś pojedzie. No, Batory będzie za 4 minuty, nie ma opóźnień, bo patrzyłem. Więc teraz coś pojedzie z drugiej strony. Mam taką nadzieję. Tak, powinien jechać 36, a jest opóźniony już ten 36, osobowy miał przyjechać, ale po drugiej stronie. A to był OSP chyba. Tak, OSP to raczej OSP z Gliwi do Częstochowy. No, czyli jeszcze coś pojedzie, bo Batory raczej nie pojedzie. Też już jest 40, więc no to chyba Batory pojedzie. Nie, 38, no to jeszcze ma czas chwilę, no to spokojnie może przejechać. A razie jest czerwone. No dobra, to ja robię cięcie i spotykam się, kiedy coś już będzie jechać. Czekam już 3 minuty i powiem, że nic się nie zmieniło. Nic nie zapowiadała. A tam nadal czerwone. Więc nie wiem, czekać czy nie. Ale skoro już jest 41, no to jak za minutę będzie. Chwila, bo nie mogę wyciągnąć. Sprawdzić godzinę. Tak, jest 41. To zaraz powinien przejechać. Tylko, że nadal jest tam czerwone. I światło się zaświeciło. Czekam już z dobre 5 minut. I tak jak słyszeliście, Batory, chyba że znowu coś innego wypadnie, przejedzie po torze drugim, czyli tutaj. I teraz tego wypatruję go. Na razie nie widzę. Ale już jest światło. To najważniejsze dla mnie. O! I jedzie. Jedzie.
Jedzie. Batory. I jedzie Batory, tylko jaka EP09. Tego to nie wiem akurat. Dobra, jedzie. EP09021 jako IC Batory ze stacji DPS do stacji Terespol. Długo się na niego naczekałem. A no, tak naprawdę nic nie ma. Żaden raz. To w sumie EP09 malowanie 20 LPKP Intercity. Chciałbym ją spotkać, tylko nie wiem gdzie. Ostatnio na Piaście jechała. Dobra, to ja teraz czekam na Daszyńskiego. Pojadą dwa osobowe. Jeden pojedzie z Częstochowy, drugi z Gliwic pojedzie. Będziemy mieli Mijankę. Tu jak zwykle po tym torze pewnie pojedzie Impuls, a po drugim N75. O, jedzie Impuls. Chyba Impuls, ale raczej. Tak jak ostatnio. Ja zaraz zobaczymy po RP1. Co to jedzie? Coś wolno jak na Impulsa. W sumie? Tak, Impuls. Bez dwóch zdań. Strasznie ospale jedzie. Tak, nie widziałem żadnej okleiny z jakimś KS-em. Tak, Impuls. Ten co zawsze 35 WN. Nie mogę sobie przypomnieć. 007A? Zobaczcie, jakie ma światło, jak tam oświetla. Mocne ma naprawdę światło, co mnie dopiero oślepiają. Co byłem na Husarzu w Mysłowicach, też mi tak jarało w oczy, że nie mogłem wytrzymać. Tak to jest. Woda dobra, że oświetlają, a woda zła, że razi w oczy. Jednak nie, widocznie cię przesłyszałem, jadą tylko do Częstochowy. Jak po co odeszłem, to już się zamykają. Patrzcie, taka pani ma zmuła. Nie zaświeciły się nawet światła. Łe. Nie fajnie. Zawsze jak zamyka, to się zaświecają światła. Ale błąd. Może one się zepsuły, nie pani. Możliwe. Teraz ten chyba do Gliwic. Za późno. Tutaj to zawsze długo trzyma na tych tych zaporach. Impuls nadal stoi. Powtórzyła się sytuacja.
Nie mogę sobie wspomnieć, jaki to był dzień tygodnia. Chyba nie czwartek. Chyba czwartek. Bo w piątek, nie wiem. Sobota. To może sobota była. Nie wiem. Wrzucę te odcinki, bo jeszcze nie widzieliście tego wcześniejszego. Ale ja je wrzucę po kolei. Na razie jeszcze nie. Dzisiaj dopiero wieczorkiem. Gdzieś tak 18. 18 powinno być. No, powinno być tak. Gdzieś tak. Co tak wcześnie? Ładno, co tak wcześnie? No, ostatnio też narzekałem. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg osobowy S1 ze stacji Częstochowa do stacji Gliwice wjedzie na tor pierwszy. Tak jak myślałem, ale że te pociągi bardzo wcześnie jadą. Jest dopiero 17.06, a Daszyński miał jechać dopiero za 6 minut. Jeszcze ma czas. 6 minut. Chyba, że znowu będzie tak tępić się, bo impuls tak stoi, więc raczej na pewno będzie jechał tak wolno. No trzeci pociąg już chyba nie będzie, no bez przesady. Wystarczą dwa, już trzeci tam stoi, więc... Nie wiem, jak one się pomieszczą. Dobra. Teraz konkurs. Kto pierwszy? Wczoraj wygrał osobowy. Zobaczymy, co... Nie, nie wczoraj, ale ostatnio. Wygrał osobowy. Ciekawe. Chyba... Nie, wczoraj nie osobowy. Chyba nic też. Dobra. Potem sobie zobaczę. To zobaczymy, co, kto dziś będzie pierwszy. Ja liczę na Daszyńskiego, że będzie pierwszy. Chodzi nie, co tutaj przejedzie, tylko że światło zauważę. O! Chyba jedzie Daszyński. No to dzisiaj Daszyński będzie pierwszy. Tak, Daszyński. Jeszcze osobowego nie widzę, choć... Nie widzę. Okej. Jeszcze nie ma osobowego, tak wygrał Daszyński. EU160, tylko na pewno EU160, bo zdaje po światłach. O, jedzie nasz osobowy. Jedzie flirt. Nie wiem, czy fotografować go. Nie muszę. I ten impuls tam ruszył. A dobra, no co mi to szkodzi? Gryfin stoi. Co to było? Nieładnie. Pierwsza słyszę, że pociąg puścił bąka. Tak, dobrze, ale cię jeszcze 5. I Gryfin stoi, no. Tak, stoi. Jakby już impuls odjechał, to co chodzi. Dobra, odjeżdża już ten. Po torze pierwszym, po torze drugim przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy
Zachowajcie ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Wczoraj była tak... Po drugim przejdzie pociąg bez zatrzymania. Czemu ja mówię wczoraj, jak to było kiedyś? Nie wiem, kiedy, przedwczoraj, czy nie wiem. Było tak samo, tak dziwnie zapowiadała. Gryfin ruszył. Widać. Fajnie będzie trochę. Pójdzie trochę bliżej, go ładniej widać. Chcę, żeby to było chociaż jakieś... EU-160-023 jako Icy Daszyński relacji Katowice, Warszawa, Gdańska, chyba tak jakoś. Czy nie on? Nie wiem dokładnie skąd on jechał, ale trudno. Dobra, teraz pojedzie pie, a po pie pojedzie chemik. To czekam. Jedzie coś kolejnego. Na pewno to EIP jeszcze nie jest. Skoro jest dopiero, już wam mówię, tylko co mi się smaka. O, dobra, rozdzielczość musiała się złapać, jest 15. No ma jeszcze 5, 6, 8 minut, więc nie wiem. I tak, pojedzie chyba EIP, bo no, raczej tylko. Tak, EIP. Nie zbliżać się do krawędzi peronu. Po to, że drugim przyjedzie pociąg bez zatrzymania. Już go słychać. Oj, światła coś tam jedzie. Chyba, że... Chyba już... Coś tam, bo już tam trakcję widzę, nie jeszcze. Ale już myślałem, coś mi tam prześwituje, nie, to o co chodzi. Dobra, ma światło jak zwykle 40, tylko na godzinę, nie wiem, muszę hamować przed tym. Dobra, jedzie. Już jest. Wtedy na pewno EIP. 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 Relacji. Bielsko-Biała Główna, Warszawa Wschodnia. Przyniosłem się na drugi koniec. Dobra, zamyka się. Dobra, zamyka się, dobra, ja i już idę tu. Nie wiem, czy to będzie chyba brzydko, nie? W sumie tu widać, może bardziej pójdę pod latarnię, która jest normalna. Okej, tu będę. Tu sobie postoję, chemik. Na chemika? Nie wiem, czy chemik... Wielu z was. Mam dla was pytanie. Czy chemik docker mają tyle samo wagonów? No to jest pytanie. Otóż ile ma docker? Docker ma 3. Chemik ma 3,
lub dwa. Joker ma nawet cztery, ja pięć widziałem. Latarnia się trzęsie. Nie wiem, czy dokładnie chemik, ale się nie zapowiadała, bo jest dopiero 31, jak to jest coś. Tak, 31. A 37 to jest różnica 5 minut, bo już jest 32. Za chwilę będzie 4, potem będzie 3 i 2, 1, ale no nie wiem, tak szybko to nie minie. No. Zawierzcie Myszków Pora i jedzie na tur drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg osobowy S4 jest jeden ze stacji Tychy Lodowisko do stacji Częstochowa, wjedzie na tur pierwszy. S4 i S1? Co? Nie rozumiem. Ewidentnie nie rozumiem. Mam to nagrane. No jedzie, no faktycznie no jedzie. Zobacz, jak będzie widać pociąg, jak będzie przejechać. Mówiłem, że dawno nie widziałem coś z oklejną. Chyba nie mówiłem. Taką oklejną już widziałem w 3000 razy. Ale i to lepsze niż... A ten S4? To gdzie? Bo S1 jest, a S4? No właśnie. Powinien powiedzieć jak już coś jak zapowiadą, że na początku by zapowiedziałeś 4, a potem S1. Bo to jest S1, to teraz tu przejechał. Sklizd do Częstochowy. Powiedział, że tak w ogóle nie pojedzie. Tu jest zielony, no to może pojechać. Jeszcze pojedzie. A ja robię pauzę i widzimy się potem. Jak na razie to nie widzę, żeby stamtąd coś jechało. Jest 34 chyba. No to zaraz przejdzie, bo już ma 3 minuty do przejazdu. Punktualne. Albo... Może przyjechać wcześniej. Ale jeszcze nie zapowiedziała, że po to, że drugim przyjdzie. Pociąg bez zatrzymania. To mamy jeszcze chwilę czasu. Coś tam słyszałem. Ale co to może nie wiem. Może przyjedzie z tym coś. O, jedzie. A cię nie zauważyłam. Och, ten chemik, dwa wagony. EP07-10-52. Jako tylko chemik relacji Katowice-Płock. Ja już będę zmykać. Tak, podnoszę się, ja już będę zmykać. Dojdzie zimno, to już zimno. Też muszę jechać do domu jeszcze.
Więc już, ja już idę i kończę. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć.